Mamy dzień 3 sierpnia, godzinę 7 rano. Właśnie wstaliśmy, za półtorej godziny zaczynamy bieg. I mamy nadzieję, że będzie fajnie. Pogoda super, aż za bardzo. No, do smacznego. Tak, One, two, three. The start will be in a few seconds. We'll count five, four, three, two, one, and then start. Mr. Gazzellino and Robert will do it all together. Are you ready? Everybody is ready, yes? Robert, Mr. Gazzellino. 4, 3, 2, 1, start! Fajnie, nie? Szopy trochę budów filmujesz? Taki by był. A to wedorski to jest. Też nie mogę, prawda?
Jeszcze trochę. Będziemy w górę. No i tak sobie biegniemy, nie? No. Jak to się, kochani, mówi? Skończyło się rumakowanie, a zaczęły się schody. Schody, jak w kasyna, zimne schody dla ochłody. Leśną, morską, górską. Minęliśmy 4,5 kilometra właściwie. Nikomu się już nie chce biegać pod górę. Wszyscy powoli, spokojnie idą. Czasu jest dosyć. A widoki piękne jest, co podziwiać. Moi mili parafianie, chciałem wam pokazać, że z tyłu za nami jest meta. A ja zaraz wpadnę w przepaść. Tak, tam właśnie ta meta jest, ale my wcale na nią teraz nie idziemy. Idziemy w zupełnie inną stronę. Tam będziemy za parę godzin. Dziękuję wszystkim za uwagę. A na koniec parę pięknych widoczków. Jak widać, szeroka rzesza kibiców. Kibicuje mnie i Matiemu. Wiwaty, fanfary, trąbki, okrzyki radości, oklaski. Ale my to wszystko mamy za nic. Tutaj chodzi tylko o to, żeby się, kurwa, nie usmażyć. Zbliżamy się na pierwszy punkt kontrolny pod stacją przekaźnikową. Rozumiesz, to miałem się też. Oto ona. Jesteśmy właściwie ledwo w limicie. Ledwo, ledwo. Ale już teraz będzie tylko lepiej. Łapo płaskie. To tyle w tej chwili, w tej relacji. Chyba, że Maciej chce coś powiedzieć.
Szanowni Państwo, okazuje się, że wcale nie idzie nam tak najgorzej. Dogoniliśmy czołówkę polskiej reprezentacji. Pan Marcin Kargo, sprawca całego zamieszania, biegnie razem z nami, czeka na nas tutaj solidarnie. Ja się do mnie nie przyznaję. No, no. My również się nie przyznajemy do tego pana. Myślę, że za 5 godzin będziemy go serdecznie nienawidzieć. Niemniej życzymy powodzenia. Najgorsze za nami, tak na dobrą sprawę. No, podobno, tak mówią. Tym bardziej, że ta śnieżka odpadła, więc zupełnie będzie raczej przyjemnie. Teraz tylko złapać rytm, dobry. Tak. Cześć, nic się skończyło pięknie. To ta pani, która z nami. Wystrój nam się troszeczkę zmienił. Biegniemy w tej chwili za pierwszym checkpointem. Właściwie co zakręt, to zmienia nam się tutaj krajobraz. Biegniemy po kamieniach. Wydawałoby się, że bieganie po kamieniach to będzie przyjemność, będzie twardy szlak. Ale okazuje się, myślałem, że ktoś mnie woła, ale okazuje się, że niestety wcale tak różowo nie jest. Biegnie się źle, nieprzyjemnie i niedobrze. Ale na dodatek zgubiłem Matego, muszę na niego poczekać. Gdzieś on tam został. Jest i Mati, który dołączył do nas z relacją telewizyjną. Like a bro! Tak jest! Powinniście mieć już żarówiaste kamizelki, żeby was było widać, kiedy się uśmiechać. Kolanka, misiu. Co tak? Nie, nie, nie. Mam drugie w plecaku na zmianę, nie? Najważniejsze, żeby drobić. Jak najdrobniej, jak najwolniej. Po co to się śpieszyć? Przecież mamy 7 godzin czasu, żeby do mety dolecieć. A meta, jakby ktoś miał wątpliwości, jest za nami. Tak? Za nami. Przed nami jest półmetek. Tam taka duża góra. Pewnie takiej nie będzie widać na tym filmie, ale wierzcie mi na słowo, że ona tam jest. Tam będziemy zawracać i z powrotem tędy biec. Serdecznie was pozdrawiam i życzę udanych wakacji. Na biegu jest naprawdę miła, jest wesoło, przyjemnie, piękna pogoda, jeszcze piękniejsze widoki, koło drogi przed nami, ale nic, damy radę, jeszcze trochę, a tymczasem zobaczcie. I tutaj niespodzianka, będzie parę kilometrów asfaltem w dół. Stopy trochę odpoczną, można troszeczkę nabrać tempa. Ja natomiast muszę uważać na swoje kolano, żeby nie zbiegać zbyt szybko, bo będzie kolano bolało. Dobiegamy do spindlerowej Bołdy, hotel pięknie położony, proszę bardzo. Zaczyna się spore podejście, więc właściwie troszkę odpoczynku.
powoli mija nas czołówka, która biegnie w przeciwną stronę. Lecą na zabój, nogi połamane, podrapani, ale cisnął. Jest Marcin, biegnij, biegnij. Właśnie minął mnie Marcin Świerc. Kilka słów na podobności. Wydawałoby się, że bieganie po szlaku prostym, równym, ułożonym, właściwie po brukowej kostce, będzie miłe i przyjemne. Nie jest. Jest straszne. Wcale nie jest równo. Kamienie są ostre. Każde pod innym kątem. Biegnie się średnio. Ale jeszcze trochę będzie półmetek. Bardzo proszę. Niestety zgubiłem gdzieś Mateusza, nie wiem gdzie on jest. Mam nadzieję, że jest parę metrów za mną, ale nie mam siły się odwrócić. To do usłyszenia. Dobiegłem do drogi asfaltowej. Chciałem wam pokazać, jak to jest pięknie. Macie ochotę pobiegać asfaltem? Że mam pełny brzuch picia. Dziękuję, dziękuję. Turyści cały czas na trasie nam kibicują, wspierają nas. My wzajemnie się wyprzedzamy. Raz jeden tego, raz drugi tego. A właściwie biegniemy razem. Wszystkich już chyba bolą nogi. Po mnie to na pewno. Ale meta już jest blisko. Jeszcze tylko tam, gdzie jest ten budynek. A potem 3 km. I będzie koniec. Koniec. I wtedy się położę. Będę leżał. Będę leżał. I będę tylko mrugał oczami.
Muszę uważać na moje kolana. Drobić. Drobniutko biegać, żeby kolana nie bolały. Żeby jeszcze to, tą końcówkę wytrzymać. Nie chcesz mi się tej kamery trzymać. Za mną chyba ostatni zbieg, taki poważny. Teraz bardzo duży podbieg i punkt drzewieniowy. Ostatni na tej trasie, a potem już tylko do mety. Tak, są tacy, którzy mają się ubiegać jeszcze. Nie trudno, ale ciężko to nazwać biegiem. Chcę się pić. Mimo, że mam bardzo picia w brzuchu, w plecaku. Jeszcze tylko na górę. Na górę, potem z góry. Na górę, z góry, na górę. I tak, kurde, do mety. Ostatni punkt drzewieniowy, a potem już tylko meta. Minąłem ostatni punkt drzewieniowy na śnieżnych kotłach. 4 km do mety. Pełen brzuch, źle się biegnie, ale biegnę. A co tam? Jak to ktoś kiedyś powiedział, jeśli nie masz już siły i wszystko ci boli, biegnij. Nie będzie cię mniej bolało, ale szybciej dotrzesz do mety. Święta prawda. To biegnę. Okazuje się, że można. Trzeba tylko chcieć. Przed wiwatów publiczności na podium się wdrapuję. Dziękuję wszystkim. Dziękuję. Zajerowski, numerem 6 miejsca, wiek numerem 152. 650, 441 numer startowy, 375 miejsce. Tuż za nim Tomasz. Biegamy. Tomasz Mysł. Brawo, brawo! Kuba! Kameru, nieźle, nieźle, brawo! Mamy to! Teraz numer 308. Dziękuję! Gratulacje! Dziękuję! Z Gdańska! Waldemarisz z Gdańska! Numerem 529 na mecie Adam Słaby z miejscowości Bierna. No, potem coś powiem. Kochani moi, szczęśliwie ukończyłem debiutancki maraton w górach. Hej, z czasem 6 godzin i kilku minut. Udało się. Udało się. Ja cię widzę biegającego na metę. Hop, 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 biegniemy.
Strefa finiszu tu jest. Tu już nie idziemy. Chodźcie. Maraton, maraton biegniemy, tak? Kurczę. Nie ważne, będzie było potem. Później bluzgę i jedzie. Brawo chłopaki, możecie jeszcze ostatnia prosta. Bluzę z kurczami, tam się brawo, położy. Brawo, brawo, brawo. Raz. Super, pięknie, piękny finisz. Miejsce Andrzej Szwed, 520 Mateusz Mrożewski i Tomasz Topolewski na miejscu 511. A coś było, no. Idź dalej? To też byłem w niebieskiej koszulce. A, to dlatego nie poznałem. Tak. Jest to pięknie. Jest to pysznie. Jest to bujajnie. Bujańcojno. Fajnie było, tylko szkoda, że krótko. Za krótko, za wolno. Za mały skok. Pięknie, pięknie. Tam w oddali widać naszą trasę. Tam. Takie trasy, to my wciągamy nosem. Tak jest. Mam gilony. Widziałeś tego pierwszego Włocha, jak leciał? No. Nawet nie miał czasu jeszcze nie wytrzeć. No. Bidurek katar miał może. Cieszę się, że ci się podobało. Ja też bardzo się cieszę. Moi mili, to już ostatnie tutaj, ostatnia relacja z maratonu. Bateria się skończyła w aparacie. Jeszcze sobie tutaj tylko dokańczamy. I tak sobie jedziemy na dół. I dziękujemy. Zapraszamy za rok. Za rok.